No cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Słuchajcie, kamerka, telefon gdzieś tutaj z boku, tutaj albo tutaj, nigdy nie mogę tego ogarnąć. Oraz ładnie ubrany jestem, co to może oznaczać? No tylko jedno, słuchajcie, wypuściliśmy naszą nową grę mobilną. Dokładnie tak, pod tytułem Dragon Escape, którą już teraz możecie pobrać na urządzenia z Androidem. Niestety na iOS-a, na iPhone'a jeszcze nie jesteście w stanie pobrać naszej gry, ponieważ iOS sprawia nam małe problemy i publikowanie gier na iPhone'a, ogólnie inne urządzenia z nadgryzionym jabłkiem, jest troszeczkę niestety trudniejsze. Ale wiem, że większość z was ma Androida, więc myślę, że większość z was również pobierze sobie naszą gierkę Dragon Escape. Słuchajcie, no tak, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili łapencję w górę, ponieważ, no cóż, chciałbym, żeby w moją grę zagrało jak najwięcej osób. Oczywiście liczą się tutaj zasięgi, więc możecie mi pomóc, tak naprawdę nam pomóc, bo mamy tutaj ekipę, która pracowała nad tą grą. Jest to Piotrek oraz Dawid, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Więc słuchajcie, strzelcie te łapencje w górę, 2 sekundy poświęćcie i będzie elegancko. I oczywiście, jeśli gierka wam się spodoba, to pamiętajcie, żeby ją ocenić, ponieważ dzięki wam, właśnie dzięki wam byliśmy na pierwszym miejscu w Play Store, słuchajcie, w najpopularniejszych grach. A to jest naprawdę ogromne osiągnięcie. Dobra, słuchajcie, Dragon Escape. Oczywiście z linka w opisie możecie go pobrać, możecie wpisać w Google Play Store. Macie za darmo oczywiście tę grę, więc pobierajcie i grywajcie. Dobra, jeśli będziecie mieli jakieś błędy czy coś, to piszcie w komentarzach, bo to również jest bardzo istotne. Dobra, słuchajcie, Dragon Escape. Na czym polega ta gra? Klikamy przycisk play i proszę bardzo, naszym oczom pokazuje się jakaś postać, która ucieka, goni go smog. I teraz teraz wciskając, uwaga, nasz przycisk, możemy skręcać oraz podskakiwać, więc tak naprawdę jest to taki runner typu One Tap, więc no cóż, mamy tutaj nowość, ponieważ mamy grafikę 3D, gdzie w naszych grach jeszcze to nie było tak bardzo widoczne i w rzucie izometrycznym widzimy taki pseudo Minecraftowy świat, więc no cóż, nieprzypadkowo nawiązujemy tutaj do Minecrafta, bo jest to oczywiście kanał Minecraftowy, wygracie w Minecrafta, no i chcieliśmy stworzyć właśnie taką oto grę. Uciekamy przed smokiem, który jak widzicie dalej nas goni, mimo że spadliśmy, to jest jeszcze do poprawienia, ale niestety nie wszystkie rzeczy są takie łatwe do zrobienia. No i zakręcając, przy każdym zakręcie, zobaczcie, wciskam ekran tak naprawdę. I wtedy dopiero nasza postać zakręca. O, tu wcisnąłem, proszę bardzo, tu wcisnąłem i podskakując również wciskam, więc tak naprawdę to są nasze dwie umiejętności, skakanie i skręcanie. Oczywiście jest tu jeszcze double jump. I słuchajcie, musimy dojść jak najdalej. Aktualny rekord gracza to jest chyba 75 punktów ogólnie w tej grze. Mój rekord to jest 82 i po 25 punktach około odkrywamy nowy biom. Zaraz zobaczycie, tylko kurde, no i przegrałem. Niestety wpadłem do źródełka lawy, no, które mnie troszeczkę spowolniło. Mamy tutaj oczywiście przeszkody, przez które musimy przechodzić. Zobaczcie, mam tutaj kowadło, co wygląda naprawdę fantastycznie. Mam tu źródełko lawy, to nas troszeczkę zwalnia. Teraz wam to pokazuję. Więc możecie wyjść z tego źródełka lawy, jeśli uciekniecie na tyle dużo po prostu od smoka. Więc będziecie w stanie z niego wyjść, jeśli uciekniecie, no, daleko od niego. Rozumiecie, nie? No i cóż, podskakujemy i zbieramy diamenty, za które możemy kupić kolejne postacie, ponieważ to też jest bardzo fajny temat. Za chwilę wam o nim troszeczkę opowiem, ale spróbujmy pobić jakiś rekord. Przejdźmy sobie do 25 minimum, żeby pokazać wam nowy biom, ponieważ jest tych biomów tutaj, no, 4 biomy są. I powiem wam, że dojście do ostatniego bioma jest naprawdę niezwykle trudne. Te biomy dodamy nowe w przyszłości, więc będziecie mogli sobie je obejrzeć, ale uwierzcie mi, że zanim dojdziecie do biomu 4, troszeczkę czasu minie. Okej, pyk, pyk, okej. Dobra, i teraz zwolniliśmy i uciekliśmy, widzieliście? Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Mamy 21 punktów. Tutaj jeszcze jest całkiem łatwo, ale zobaczycie, jak zaraz będzie się tutaj... O, proszę bardzo, mamy kamienny biom. Okej, i musimy bardzo tutaj uważać. No i spaliliśmy się w lawie. Gra oczywiście jest do przejścia, jest nieskończona, jednak niektóre momenty są bardzo, bardzo trudne. No i cóż, bardzo podoba mi się ta grafika, słuchajcie, Minecraftowa. No lubię piksele, zresztą sami wiecie, a to wygląda naprawdę fantastycznie. Kurde, uwielbiam tę gierkę. No i teraz tak, słuchajcie, klikając replay możemy na dole wybrać, zobaczcie, taką koszuleczkę, ikonę koszulki i tutaj mamy skiny. Aktualnie mamy tylko 9
kupić skinów, jednak już rozmawiałem z youtuberami, którzy chcieliby uczestniczyć w tym projekcie i będą skiny różnych youtuberów w tej grze. Więc mamy już Verteza, mamy już Angulara, mamy już Dealera, mamy już MWK, więc troszeczkę tych osób tutaj będzie. I będziecie mogli kupić za te diamenciki, które zbierzecie, wasze postacie. Jak grę już będziecie pobierać, to tutaj ceny będą troszeczkę zmienione. Tutaj są troszeczkę zawyżone te ceny, ponieważ jest to taka wersja beta dla mnie, a wy będziecie już te ceny mieć normalnie, czyli pierwszą postać chyba będziecie mieli do kupienia za 50 diamentów. Z tego co tam ustalałem. Chcemy tutaj jeszcze zrobić na starcie skina dziewczynki. Niestety troszeczkę modelowanie nas tutaj zawiodło i ogólnie musimy troszeczkę jeszcze to odłożyć na kolejny update, więc za darmo będzie skin dziewczyny oraz chłopca. Na razie jest tylko chłopca, ale pamiętamy o was dziewczyny, więc bez problemu. Dobra, słuchajcie, co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy sklepik, za który możemy ten wózeczek kupić sobie prawdziwe pieniążki. Jeśli na przykład chcielibyście nas wesprzeć albo chcielibyście mieć, nie wiem, jakiegoś skina, który niezwykle wam się podoba, a nie chce wam się grać, no to dlaczego nie? Jednak pamiętajcie, no to jest taka forma wsparcia dla nas, no ponieważ te produkcja tych gier też kosztuje, nie jest to naprawdę tanie, ale tak czy inaczej, słuchajcie, jestem spełniony dzięki temu, że mogę dla was tworzyć gry, bo to jest coś fantastycznego. Dobra, co tutaj jeszcze możemy zrobić? No tak naprawdę mamy tutaj jeszcze wyniki. Proszę bardzo, tabelę wyników. I pierwszy gracz ma 72 punkty jednak. Ja mówiłem wam, że mój rekord to jest 82 punkty. Jednak tutaj tego rekordu nie ma, ponieważ ja grałem jeszcze na wersji wczesnej alfa, kiedy to nie było po prostu tutaj jeszcze rankingu zaimplementowanego. Okej, co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy jeszcze oczywiście osiągnięcia. Proszę bardzo, tutaj mamy osiągnięcia, które możemy zdobywać. No i możecie sobie naexpić jakiś level na Play Store. No dokładnie, wiem, że dużo osób to robi, więc czemu nie? Dobra. No i cóż, tak naprawdę tak wygląda ta gierka. Teraz już swój telefon odkładam na miejsce, a gdzieś po prawej stronie możecie sobie obejrzeć tutaj mój gameplay, gdzie to bije lepsze rekordy, bo tam chyba dobiłem do 50 punktów, ten do 49, tam pobiłem swój rekord. No i możecie zobaczyć nowy biom w Netherze. Jest jeszcze jeden nowy biom, kolejny biom po Netherze, jednak nie pokażę wam go, ani nie powiem jaki on jest, ponieważ to już należy do was, aby tam dotrzeć i go odkryć. Już wkrótce będą nowe biomy, więc chcemy zrobić ogólnie 8 biomów, gdzie dotarcie do ostatniego będzie naprawdę graniczyć z cudem. I myślę, że będzie to naprawdę fajny myk, że ktoś będzie długo grać, patrzy, wow, jakiś śnieżny biom, czy nie wiem, coś w tym stylu, więc no, zobaczycie, przekonacie się już niedługo. Dodamy również skiny youtuberów, więc będzie jeszcze jedna aktualizacja. Pewnie się zapytacie, po co teraz publikujemy tak naprawdę grę, skoro jeszcze nie jest skończona. Jest ona skończona, tylko chcemy wam dorzucić taką fajniejszą aktualizację, żebyście do tej gry na przykład wrócili sobie po kilku dniach. No myślę, że to jest takie, wiecie, fajne, nie? Najpierw wam pokazujemy taką grę, a później dorzucimy jeszcze ciekawą aktualizację, która będzie już tak naprawdę niedługo. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Niezwykła radość, że wyszła kolejna moja gierka. Jest już troszeczkę, widzicie, bardziej skomplikowana. Pracujemy teraz nad Milionerami, który jest naszym największym projektem. No i troszeczkę to jeszcze potrwa, więc jeśli jesteście ciekawi, co z konkursem ogólnie, no to musicie być cierpliwi, bo my te prace cały czas sprawdzamy i te prace cały czas do nas napływają, te pytania. I nie wiemy, kiedy tak naprawdę będziemy mogli w stanie sprawdzić wszystkie. Podejrzewam, że do końca maja wyrobimy się z całą gierką, również z pytaniami, i wtedy będą ogłoszenia wyniki konkursu na wasze pytania, więc pamiętamy o tym bez problemu. Skontaktujemy się ze zwycięzcą drogą mailową, a wy macie cały czas szansę, żeby jeszcze wziąć udział w tym konkursie, więc jeśli jeszcze nie braliście udziału w konkursie, w karcie gdzieś tutaj macie linka, no i możecie, słuchajcie, wziąć udział. Wystarczy dodać swoje pytanie z Minecrafta do naszej gry. Okej, słuchajcie, pobierajcie Dragon Escape, jeśli wam się podoba, koniecznie zostawcie 5 gwiazdek, to dla mnie naprawdę bardzo ważne. No i myślę, że jest to taka gierka taka do odstresowania się po prostu troszeczkę. Oczywiście podczas grania mamy również pauzę, więc na przykład jeśli, nie wiem, idziecie do szkoły i wsiadacie do autobusu czy coś w tym stylu, no to klikacie pauzę i zawsze możecie sobie później kontynuować swoją grę. No, więc taki myk, pyk. Tylko że nie ma żadnego odliczania, więc to jest takie troszeczkę utrudnienie, że musicie być naprawdę, naprawdę no, ogarnięci w czasie, żeby to wszystko tutaj wam wyszło. No i spadłem. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego materiału. No i cóż, jestem ciekaw, jak gra przypadnie wam do gustu, bo
No cóż, no zobaczymy. Zobaczymy, czy jest lepsza na przykład od poprzedniej gry. Napiszcie, dajcie znaka. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Dobra, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!